Mateusz Kaniowski, a razem ze mną Nitro Zyniak. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Nitro powiedział, że bardzo lubi ciężkie pytania, dlatego chciałem się zapytać na początku. Ostatnio powiedziałeś na swoim live'ie, że strzeliłbyś w twarz Unboxalowi. Czy to jest zapowiedź jakiejś walki? Znaczy nie, to nie jest zapowiedź żadnej walki, pomimo tego, że on już się zgodził. Czyli skoro on się zgodził, ty powiedziałeś, żebyś go uderzył, a teraz mówisz, że to nie jest zapowiedź, znaczy, że się boisz. O, Mateusz. Nie no, po prostu mi się nie podoba mi się sposób, w jakim on prowadzi niektóre podcasty. I za każdym razem, jak zaprasza sobie jakiegoś gościa, to ma takie brzydkie maniery w stosunku do osób, które są nieobecne. Okej, czyli jak rozmawiał z tobą, było... No jak rozmawiał ze mną, to byłem jego najlepszym kolegą. No, jeszcze się zgadamy, wiesz, cykliczne wywiady, wracaj za 2 miesiące, było super. I od tamtego czasu, czy to przy okazji wywiadu z Michem, gdzie próbował jakieś takie zaczepki, wiesz, można powiedzieć z jednej strony, że w moim kierunku, a też w kierunku osób, które również posiadają jedną rzecz, a mianowicie zapytał się Micha, czy nie uważa, że wszyscy youtuberzy, którzy kupują sobie BMW M2, mają silniki większe niż głowy, umiejętności, wiesz, tak pseudo-szyderczo. No i już kulminacyjny był wywiad z Mikserem, gdzie po prostu zapytał go, co sądzisz o tym, że Nitro uważa, że wszystkie kobiety to kurwy. I wiesz, i to jest totalnie wyjęte z kontekstu. To brzmiało? Myślę, że to oglądałem i on chyba powiedział, że ty tak nazwałeś Natsu, tak? Czy on powiedział, że tak wszystkie? Znaczy, no tak, taki wydźwięk tego był. Okay. No bo jednak, jakby nie patrzeć, tak powiedziałeś, ale możesz to wytłumaczyć teraz, skoro już i tak w to brniemy? Znaczy, wiesz, ja już to mówiłem, że jedną rzeczą jest... owszem, ja użyłem słów powszechnie uważanych za wulgarne, gdzie znajdował się wyraz kurwo jebana. Ale raz, że to miało bardzo dużo takiego wydźwięku teatralnego, też to było na potrzeby show streamerskiego i potem to, głębsza wypowiedź no, bardziej miała aspekt humorystyczny niż jakiś personalny atak, a najlepszym dowodem na to jest, że jestem 9. członkiem Teamu X. Myślałem, że powiesz, że to się rymowało z Maniana i tylko dlatego. No nie. No. Chociaż też się rymowało, no. Podpytałbym cię o te sprawy, ale wiesz, że ja w takich rzeczach jak Team X na przykład no nie za bardzo siedzę. Chyba, że chcesz opowiedzieć sam, jak ci się podoba. Znaczy wiesz, dzisiaj oficjalnie zostałem członkiem, w sumie nie muszę tego drążyć. Jeszcze wracając do tematu Unboxala, żeby już dopełnić, to od razu Wojtek do mnie dzwoni, jak ja powiedziałem, że... Dziwnego. Mówi, a co ty myślisz, no bo wiesz, gabaryty, coś tam, umiejętności pewnie te same, co tym sądzisz? I też mi powiedział, że Unboxal jest chętny, więc ja w momencie, kiedy ktoś przychodzi i wiesz, na swoich materiałach niepotrzebnie próbuje zrażać do mnie osoby i pierwsze co, to dostaje telefon, że jest gotowy na walkę, to traktuję to jako takie bycie takim małym atencjuszem, który ma cel, ale zamiast zadzwonić i powiedzieć, siema, może zawalczymy, to próbuję najpierw jakiś tutaj sztuczny konflikt wygenerować. Rozmawiałeś z nim w ogóle prywatnie po tym? Nie. Wiesz, bo ja też tak zagaduję, ponieważ wiele osób chciałoby zobaczyć cię w oktagonie. Teraz jak zostałeś włodarzem kolejnym tutaj na tych gali hype, to już w ogóle się rozpoczęły wszystkie głosy. Pamiętam, jak było głośno o tym, kiedy w domniemaniu miałeś walczyć z Kruszwilem. Dużo osób chciało to zobaczyć. No i wiesz, kiedy pierwszy raz się nadarzyła okazja, to myślę, że widzowie w komentarzach sami przeczytasz potem, co sądzą o twojej ewentualnej walce. Wiesz, z jednej strony Unboxal, myślałem, że też mnie o Wardęga zapytasz, bo Wardęga cały czas chodzi, mówi Sergiusz, może zawalczymy. Słuchaj, wywiad trwa zazwyczaj minimum 8 minut. Okej, czyli to było jedno z kolejnych pytań. No jest tutaj Sylwek, który atakuje jak szarańcza za każdym razem, jak mnie widzi. I to by było ciekawe, nie? Bo to też by było zderzenie dwóch osób, które mają jakąś tam publikę, która przychodzi i słucha takiego komentarza, kontentu. I tyle. Ja się zastanawiam, czemu ty nie chcesz, skoro to tak brzmiało, jakbyś chciał tej walki z Unboxalem i w ciągu 3 sekund zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. O co? Pojawił się Sylwek, dużo większy w tym momencie od Unboxala, z którym byś chętnie się zmierzył, bo widziałeś jego walkę z Kacprem Błońskim i nie wywarłem tobie aż tak dobrego wrażenia i to idzie w tę stronę. A tutaj to ja bym to nazwał nadinterpretacja. No pewnie tak. Tylko 3 sekundy myślałem, mówiłem. To jest właśnie pytanie z tezą. No nie, bo ja powiedziałem Wojtkowi od razu, jak do mnie zadzwonił, to zanim Sylwester pierwszy raz przyszedł, powiedział, ale bym z tobą zawalczył, że jeśli chciał walczyć, to mógł
po prostu w jakiś bardziej humanitarny sposób to zrobić, a nie próbować obrzucać tutaj głównym osobę na swoim podcaście, gdzie bardzo dużo osób przyjdzie, usłyszy to, usłyszy prostą sentencję. Nitro uważa, że wszystkie kobiety to słowo na K. I oni nie będą tego weryfikować, no bo kto będzie szukał jakichś shotów z Facebooka sprzed 3 miesięcy, tylko zostaje w głowie, że jestem takim, a nie innym człowiekiem, więc ja po prostu no, mało co chcę mieć z nim wspólnego. Okay. A jak doszło do tego, że wy macie teraz kontakt taki, że jesteś u nich? Czy to wyszło tak, że chciałeś po prostu jakoś to przegadać, czy oni rozpoczęli kontaktowanie się z tobą? Jeśli chodzi o Team X. No to Natsu chyba chciała nagrać odcinek z racji tego, że była ta drama o to, że ona źle wypowiedziała słowo hiszpańskie. I napisali na Instagramie Team X oficjalnie: poszukujemy kogoś, kto się nie boi kamery i potrafi mówić w języku hiszpańskim. No to 2 miliony osób do mnie pisze: weź się zgłoś, będzie śmiesznie. No to mówię, no to jak mam się zgłosić, to się zgłosiłem i rzeczywiście się odezwali. I najpierw pojechałem tam na odcinek, rzuciliśmy widzom challenge, że jeśli w 24 godziny, czy tam 48 godzin wbiją nam jej 1 000 000 subów, a mi 2 miliony, bo tam brakowało jakieś, nie wiem, 60-70 tysięcy. I widzowie to zrobili, no to ja dołączę do Teamu X. No i trzeba było się wywiązać. Fajny sposób też na subiki. A jak teraz zobaczysz, jaki mamy sposób na followy na Instagramie? Powiem tylko, że co się dzieje w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Największy las na świecie. A ja ostatnie takie pytanko. Wardęga Unboxer. Musisz wybrać jednego na walkę i zawalczyłbyś z... Zawalczyłbym bezapelacyjnie z Wardęgą, po pierwsze, bo go dużo bardziej cenię i szanuję jako twórcę, który nie musi się uciekać do takich nikczemnych zagrywek, żeby zwrócić na siebie ewentualną uwagę. Zawalczyłbyś z Wardęgą, a wygrałbyś takie starcie? A wygrałbyś ty takie starcie, no wiesz... No, z Wardęgą? No tak. No widzisz, no to odmiana. Oktagon zweryfikuje. No właśnie, ta domniemana walka jest na razie domniemana. Ciężko też rzucać takie górnolotne. Wiadomo, że ja bym chciał wygrać, on by chciał wygrać, ale zazwyczaj jak ja czegoś chcę, to robię. Tak się trochę podgryzamy, trochę gadamy serio, ale Nitro, widziałem, że trenowałeś przez jakiś czas. Nie wiem, ile to było miesięcy temu, ale pamiętam, że wrzucałeś intensywnie na Instastory, nie? Intensywnie. Powiem ci tak, przez ostatnie dwa lata, tak jakby złączyć wszystkie treningi i byłoby to chodzenie 3 razy w tygodniu, to chodziłem przez 1,5 miesiąca na boks. Byłem raz na treningu u Szuliego na odcinku Meduzy, bo mnie zaprosili i właśnie byłem w Namysłowie, więc ja, jeśli chodzi o jakieś zapasy, jiu-jitsu, cokolwiek, to zero, tyle co sobie w telewizji zobaczę. I jest to bardzo ciężkie. Jest to dużo mniej widowiskowo od K1, od boksu, a jest totalnie męczące. Ja tam nie wiedziałem, gdzie mam płuca po samej rozgrzewce, a i tak Szuli mnie tam nie przemielił jakoś mocno. Wiesz co, ja muszę cię dopytać, jeżeli chodzi o te treningi, powiedziałeś, że nie wrzucałeś tego dużo, a jednak ja widziałem to i nie wiem teraz, czy od ciebie, czy widziałem to na przykład u braci Malczyńskich, ale pamiętam, że był taki etap, że przez jakiś miesiąc co chwilę coś leciało jednak. Mieliśmy tego samego trenera, Krystiana Maturę, który... Miałeś wtedy zawalczyć z... Z nikim. Ja napisałem, bo to były czasy, zaczął się pierwszy lockdown, potem obostrzenia trochę zluzowali, no i wyszedłem z założenia, jak już siedziałem w domu, jak wszyscy siedzieliśmy w domu przez miesiąc, 2 miesiące, że fajnie coś porobić. Kupiłem rower, a potem sobie przypomniałem, że w sumie Krystian to fajny ziomek i jeśli trzeba uprawiać sport, to zawsze można robić to w miłej atmosferze. A bracia Malczyńscy również czasami uczęszczali, no bo wiadomo, że oni te swoje cykle treningowe raz, że mają dłuższe, bez przerw i dużo bardziej intensywne, więc po prostu w fajnej takiej grupie, czasami 3, czasami 4-osobowej, sobie spędzaliśmy czas. Nie trwało to długo, też nie chcę, żeby ktoś miał mylne wrażenie, że ja codziennie katuję boks i w ogóle, wiesz, jakby mi tutaj postawić Artura Szpilkę, to mógłbym na niego chociaż popatrzeć, bo oczywiście tak nie jest. Tak jak mówię, przez ostatnie 2 lata z bardzo dużymi przerwami 1,5 miesiąca treningów by nie było. Lubisz Artura Szpilkę? Bardzo. You going down? Memy też mnie śmieszą, ale ja Artura Szpilkę kojarzę już bardzo długo, nie wiem, czy to nawet już pod 12-13 lat nie będzie. Zanim walczył z Adamkiem, wtedy co Adamek miał teoretycznie swoją walkę... Kiedy został zamknięty dzień przed galą? Czy jeszcze wcześniej? To przed walką z Adamkiem, to widziałem z 2-3 walki i staram się oglądać wszystkie na bieżąco Artura Szpilki, bo... Nie wiem, mi się ciekawie boks ogląda i nieważne, czy na przykład Wach walczy, czy Szpilka, czy
no, czy jakikolwiek inny polski bokser, to jeśli jest taka możliwość, można jakiś pay-per-view kupić, czy leci to na jakimś otwartym kanale, to staram to oglądać. Ale też nie wiem za dużo, ale po prostu lubię to oglądać. Doświadczenie w boksie w takim razie jest bardzo duże. Dziękuję bardzo, wywiad. Dzięki.